Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Cześć, z tej strony Karolina Zuber w audycji Kocioł Kulturalny w Radiu Pryzmat. Dzisiaj porozmawiamy o teatrze KTO. O ofercie i historii tego teatru opowie sam dyrektor tej instytucji, pan Jerzy Zoń, którego serdecznie witam w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak okiem dyrektora rozwija się teatr KTO, który ma niemałą historię, w końcu istnieje od 1977 roku? Teatr przez 40 lat miał różne etapy, bo to się zaczynało jako grupa nieformalna, studencka. W większości to byli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też wtedy Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ludzie nieprzygotowani do tego zawodu, więc to były warsztaty, uczyliśmy się powoli. Ja bym wtedy jeszcze kończyłem pracę w Teatrze Stół, byłem aktorem 7 czy 6 lat, koledzy również. I tak powoli to powstawało, w mękach, w biedzie, bez sali. To etapowanie, no jeżeli powiedzmy, że to było 40 lat takiej historii, to do każdych 10 lat bym mógł taką małą etykietkę przyczepić, że pierwsze 10 lat to było szukanie, co w zasadzie chcemy robić i gdzie i dla kogo. Ten teatr studencki, który wtedy był potęgą, to była kontrkultura, to mało kto pamięta, że to była po prostu rzecz rewelacyjna, kultura po prostu nieoficjalna, ale to w każdej dziedzinie, w malarstwie, w poezji, w teatrze. Bardzo ważna wartość. Potem to już było określenie się, że pracujemy i powoli szukamy języka, w którym nie byłoby tekstu. To nam zajęło następne 10 lat. Ja się dużo uczyłem, jeździłem po świecie, patrzyliśmy, szukaliśmy naszej metody. Trzecie dziesięciolecie, to już się mówi o teatrze, to ma rozpoznawalny język. Byliśmy znani na całym świecie, zaczęliśmy powoli jeździć. Robiliśmy duże wydarzenia. Byliśmy znani z tego, że realizowaliśmy przedstawienia, które ogląda 20 tysięcy ludzi albo 10 tysięcy ludzi. Byliśmy wynajmowani często, zapraszani do otwierania wielkich mostów albo świętowaliśmy jubileusze. Czwarte dziesięciolecie to z kolei z powrotem szukanie jakiejś małej oazy sali, stąd regularne granie w salach, ale eksploatacja jeszcze większa ulicy i pleneru. I już kompletna eksploatacja języka, którym teatralnego, który jest pozbawiony tekstu. I udało się zbudować w tym teatrze. To jest też, ja się bardzo z tego cieszę, bo z tego jesteśmy znani, że my prowadzimy teatr, który nie jest pantomimą, nie jest baletem, ale też nie mówimy. My się po prostu, jak mówię, na scenie fajnie zachowujemy. Budujemy spektakl złożony z obrazów. Ktoś to nazwał piękne, emocjonalne obrazy, że one są statyczne, są dynamiczne, przyciągają. Mają bardzo wysublimowaną formę muzyczną. Bardzo rok pracuję często nad opracowaniem muzycznym do spektaklu. Szukam różnych muzyk, różnych klimatów. I cały czas prowadzimy ćwiczenia. Aktorzy zawsze mają instruktorów, którzy po prostu ćwiczą ciała, bo to jest podstawa w moim teatrze. To jest ciało. Jakie spektakle są proponowane przez Teatr KTO dla widzów? My pracujemy dwoma nurtami. Pierwszy nurt to są przedstawienia moje autorskie, które są spektaklami i w sali, i tutaj mamy Sprzedam, do którym już nie mogę mieszkać, zagrane prawie 600 razy, oraz Chór Sierot, zagrane mniej, bo to jest młoda premiera, ale też to są bez tekstu rzeczy, oraz trzy sztuki na ulicy w tej chwili, to jest Zapach Czasu, Peregrinus i Ślepcy, i to są przedstawienia bez tekstu grane na ulicy. Natomiast nurt drugi, który nazywam tak bardzo groteskowy nurt teatru KTO, ale na najwyższym poziomie. To są przedstawienia w sali, które mają tekst. Stąd autorskie przedstawienia Krzysztofa Niedźwieckiego, który specjalnie pisze po prostu swoje scenariusze i u nas realizuje. Do niego dochodzi w tej chwili Iza Kała, która autorski tekst swój i pani Anna Wróbel zrealizowała w tej chwili. Powoli myślimy o regularnym przedstawianiu performera Arti Grabowski i już w styczniu będą dwa przedstawienia, w lutym dwa. Także będziemy się tak powolutku rozszerzać na to, żeby, ale to musi być rozrywka na najwyższym poziomie. Była głęboka, przemyślana, dowcipna, nienudna. Nuda w moim teatrze nie ma w ogóle, nie ma możliwości, żeby coś było u mnie nudnego. Teatr nie może być męczarnią, ma być wspaniałym przeżyciem, ma być przedstawieniem, ma być
wspaniałą fikcją, ale nie możemy się męczyć na przedstawieniu. KTO jest znane z form krótszych. My nie rozciągamy naszych opowieści w nieskończoność. Generalnie nasze spektakle trwają około godziny 15 minut. To jest ten czas taki, gdzie nam, myślę, i mnie, i moim kolegom reżyserom podpowiada biologia ludzka. Ta godzina to jest ten czas, który fascynuje. Potem trzeba albo zrobić przerwę, żeby widz odpocząć, zapisać drugą połowę, a już jak ktoś robi 2 godziny przedstawienia bez przerwy, to naprawdę, to już zaczyna męczarnia, czyli to, czego my unikamy w teatrze. Co Teatr KTO robił w Korei Południowej i gdzie jeszcze zawitaliście, bo to jest no, naprawdę mnóstwo miejsc. Zawsze marzyłem, ponieważ jestem człowiekiem, który no, dużą część życia spędził w komunie tak zwanej, gdzie się nie miało paszportów. I dla nas takim wtedy no, wielkim paszportem do świata poza Polską to była sztuka. Tak się człowiek marzył, żeby zrobić przedstawienie, które zaprosi ktoś za granicę. Bo to wtedy zapłacone są koszty podróży, hotel, wszystko się jedzie i się gra, no fantastycznie, bo tak sobie można było wykupić jakieś wczasy bardzo drogie. I cały czas myśleliśmy o tym, żeby to był taki właśnie też język teatru, przekładalny dla wszystkie kultury, żeby on był frapujący dla ludzi z Afryki i z Ameryki Południowej i z Azji. Ale przecież nie będziemy robić teatru po azjatycku czy po amerykańsku, robić po polsku. Znowu, czyli mówię, im bardziej osobiście i o sobie, tym bardziej uniwersalnie. W związku z powyższym, kiedy już teatr zaczął się rozjeżdżać po świecie, to 20 lat temu, wypaczył spektakl Zapach Czasu, dyrektor festiwalu miasta Seul w Korei Południowej. I tak się zaczęła nasza przygoda z Koreą. To było dawno. Ale już byliśmy teraz 5. raz. Generalnie mamy tam taką renomę, że każde nowe duże przedstawienie uliczne jest tam prezentowane. I ja się cieszę, ponieważ z tego festiwalu zrobił się 2., 3., byliśmy już na 4 festiwalach. Bo to jest, myślę, że tam Koreańczyków urzeka po pierwsze poezja naszego teatru i muzyka. Oni są wszyscy wykształceni. Jak gramy Zapach Czasu i jest do całego spektaklu muzyka Czajkowskiego, to moi aktorzy nie potrafią nazwać poszczególnych utworów, ale oni z powietrza mówią, to jest Dziadek do Orzechów, a to jest i tak dalej, prawda? No, mają taką edukację. I to im też przenosi pewne wartości, pewne komunikaty. Jak mówię, no to, że nie ma tekstu, tylko jest ułatwienie. Ale tym bardziej wtedy trzeba skupić na tym, żeby ciałem to wszystko pokazać. I znowu się okazuje, że historia małego chłopca, który urodził się gdzieś pod Limanową, może być historią małego Koreańczyka. On też się bawi w wojnę małymi żołnierzykami, etc., etc. To jest fascynujące. Myśmy ten sezon zaczęli spektaklami w Chinach. Tak się właśnie skończyło. Zaczęliśmy w Azji, skończyliśmy w Azji. Bo w Chinach byliśmy na karnawał, czy na Nowy Rok, czyli w lutym. Graliśmy 6 razy Peregrinus w centrum Pekinu, w wielkim parku dla 10 tysięcy ludzi. A zakończyliśmy teraz na 2 festiwalach w Korei Południowej. A przed czasem otrzymaliśmy już na przyszły rok zaproszenie do Kolumbii z kolei, które byliśmy już 2 razy. Będziemy 3. raz na inny festiwal. Także mamy pewną markę światową. To znaczy, że ktoś, kto do nas dzwoni, czy pisze maila, to po pierwsze no, na pewno ludzie znają te przedstawienie, oglądają. Ale też i mamy takie zaufanie, że dostajemy na przykład czasem maila. Przyślijcie, co macie nowego. Teraz jesteśmy na etapie właśnie planowania sezonu w przyszłym roku, gdzie będzie piękna rzecz, bo będzie Litwa, będzie Kłajpeda, Wilno, wspomniana Bogota, będą Niemcy, będzie Francja. No, fantastyczne plany podróżowe, do tego mnóstwo przedstawień w Polsce. Szykuje się nowa siedziba Teatru KTO za 2 lata. Kilka słów więcej na ten temat. Państwa, to już jest fakt powszechnie znany w Krakowie, że po latach tułaczek po różnych lokalach otrzymamy na zawsze, a tym samym Kraków otrzyma wspaniałe pomieszczenia teatralne. To będzie Teatr KTO w pomieszczeniach dawnego kina w Żos przy ulicy Zamojskiego 50. W przepięknym wzniesieniu ten teatr, jak mówię, będzie patrzył na Kraków, wyciągał do niego ręce, obejmował go, ale będzie przede wszystkim na początek przecież stworzony dla społeczności Podgórza. To życie kulturalne, mapa Krakowa kulturalna, ona się tu powolutku rozszerza. Jestem zachwycony, że to tak złożyło się, że po 40 latach tam powstanie coś, co będzie już na stałe. Możecie, że ja pójdę na emeryturę,
a potem powoła mnie Bóg, mam nadzieję, do zastępów swoich aniołów, będzie inny dyrektor, to teatr to będzie cały czas, tylko będzie się zmieniać, gdzie pracownicy, aktorzy. I mam nadzieję, że ten teatr w przyszłości, już tu osadzony, będzie miał zawsze troszkę inny profil niż wszystkie pozostałe sceny, że on powinien być autorski, że teraz to jest teatr Zonia, ale przyjdzie ktoś, kto będzie proponował inny system i też to będzie, bo to jest potrzebne. Taki teatr, ja to nazywam teatr studyjny, tam będzie 200 miejsc siedzących i dzielę cały tydzień na tematy. Temat ważny to jest niedziela dla mnie. Dziecko, dzieci, dzieciństwo. Ale będzie też teatr Małopolska, Polska, świat. Czyli najciekawsze rzeczy będą tutaj ściągane. Jeżeli się tym zajmiemy, pokażemy coś najlepszego na świecie. 3 dni w tygodniu to jest tylko KTO z kolei. To będzie tętniło życie i zawsze to będzie różne, fajne. Ale też nie dla wszystkich, bo teatr dla wszystkich to jest dla nikogo. On będzie miał pewien adres, każdy dzień adres. Przy tak wielkich wydarzeniach, przy tak wielkich spektaklach, przy tak wielkiej publiczności, to jest jednak wielki teatr. Bardzo dziękuję. Ten teatr ma różne postaci i różne nurty. I wielość tych różnych, że tak powiem, takich drobnych kropelek teatralnych składa się na to, że ta szklanka wody teatru KTO jest pełna, dojrzała i fajna.